widzimy już, że zarówno liberalne media, jak i opozycja dostrzegli to, jak wielki polityczny błąd zrobili, atakując autorytet dla milionów Polaków świętego Jana Pawła II i już się wycofują z tych swoich ataków. Nawet Gazeta Wyborcza pisze pozytywnie o papieżu, nie wspominając już o posłach opozycji. Zatem, szanowni, zapraszamy Was serdecznie na pierwszy marsz papieski w Szczecinie. Panie Nitras, panie Grodzki, pani Kotula, wszyscy parlamentarzyści opozycji, bądźmy razem tego dnia, 2 kwietnia, w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II i pomódlmy się razem w ten dzień. Mam nadzieję, że skorzystacie z zaproszenia, również że szczecińska redakcja Gazety Wyborczej również przyjdzie i pójdzie z nami w tym marszu.